Cześć, witam. Mam na imię Hubert. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, jak wykonałem oto taką ławkę. Ławko, skrzynia, dość pojemna. Cała konstrukcja jest dość solidna, masywna. Nie oszczędzałem tutaj właśnie na kleju, gwoździach i wkrętach. Także myślę, że jeśli ktoś o to będzie dbał, impregnował, to będzie ławka na lata. Także chętnych zapraszam na film. Dzięki. Dobrze, na samym początku zajmiemy się skrzynią, czyli tą częścią. 110 cm. Dobrze, następną czynnością, jaką tu wykonam, to będzie przycięcie właśnie jednej krawędzi. Wytniemy na grubość desek, które tutaj wpuszczę w to wszystko. Także bierzemy sobie deskę, którą będziemy wypełniać środek, będą nasze ścianki. Przymierzamy do piły, piłę blokujemy. Następnie sprawdzamy naszą grubość. Opuszczamy do odpowiedniej grubości. Dla pewności sprawdzimy sobie to jeszcze naszym kątopierzem. Dobra, dla pewności sprawdzamy, żeby za bardzo nie uciąć. Jest git. Dobra. Tym razem obejdzie się bez muzyki i przetestujemy mój nowy nabytek, nowy mikrofon. Mam nadzieję, że teraz mnie dobrze słychać. Tak więc zaczynamy. Jak widzicie na filmiku, przycinam teraz ramki pod deski, które posłużą mi jako boki skrzynki. Wszystko elegancko, potem będzie ładnie dopasowane, przybijemy, przykleimy i będzie trzymać. Tak więc, gdy wszystko już, wszystkie elementy mam pocięte, zabieramy się za pomocą takiego przyrządu za łączenie tego wszystkiego w całość. Tak jak widzicie, otwory już są porobione, teraz kleimy wszystko, dajemy kołeczki, a na końcu jeszcze damy po 2 wkręty na każde łączenie. No muszę przyznać, że cięcie pod kątem 45 stopni no w tym akurat projekcie no nie za bardzo mi wyszło. Było sporo próbek i poprawek, tak więc no było co robić. Teraz pokażę Wam, w jakim miejscu nie przykręca się właśnie tych oto 2 wkrętów na łączeniu. Właśnie na tym, na dłuższej części nie radziłbym, bo to będą miejsca widoczne. Przykręcamy właśnie w tym miejscu, gdzie teraz właśnie będę przykręcał, czyli na węższym boku tej skrzynki. Dlaczego? Ponieważ te boki będą przykręcone do boków ławki posłużące za oparcie lub za nóżki. Także w całości nie będzie widać tych moich wkrętów. Dobra, teraz zanim zabiorę się za przybijanie desek, wszystko ładnie wyszlifuję, tam gdzie trzeba wyfrezować, wyfrezuję, bo jak tu już przyjdzie deska, ciężko będzie mi tutaj to wyszlifować i nie wiem, może zahaczę, bo będzie miejsca, lepiej tym się zająć, wszystkie ubytki lepiej teraz już zaszpachlować, wypełnić roślinami i klejem, ponieważ zanim skończę te 4 klej już mniej więcej to zwiążę i będę mógł już sobie swobodnie to ładnie już montować całość. Dobra, teraz nic innego, jak zabieramy się. Papier najgrubszy i jedziemy. Sądzę, że szlifowanie i frezowanie w tym momencie to jest bardzo dobry pomysł. Zaoszczędzicie sporo czasu. Max może z 5-10 minut, a później musielibyśmy poświęcić na pewno z 2 razy więcej czasu, a jak nie 3, bo byłoby ciężko dostać się do tych właśnie trudnych dostępnych miejsc. A tak już wszystko macie gotowe, wyszlifowane i gładziutkie. Teraz zabieramy się za klejenie tego w całość. Tutaj posłużą mi właśnie ścinki i końcówki desek z toniczek. Także zaoszczędziłem trochę na materiale. W tym momencie właśnie wbijam kliny tak, aby zniwelować szpary pomiędzy łączeniami tych właśnie desek. No tam akurat nie dałem kleju, ale sądzę, że nie potrzebuję. Wszystko przybijam gwoździami, w tym momencie nie żałuję tych gwoździ, a na koniec jeszcze dla pewności wszystko spinam taśmą ściągającą i odkładam na wyschnięcie.
mniejszą ramkę, tutaj akurat idzie bardzo prosto, dwie deseczki, także parę gwoździków, tu już nic nie ściągam, tylko po prostu odkładam do wyschnięcia. Już ścianki naszej skrzynki gotowe, są wyszlifowane, wyfrezowane, przyklejone, także jest ok. Teraz zabierzemy się za szkielet, czyli nogi i podłokietnik, oparcie. Do tego posłuży nam taka tarkantówka, jest ona trochę większa niż od normalnych, który tu używam. Jest szeroka na 10 cm, gruba na 4,5 cm i długa na 2,40 m. I tak, z takiej kantówki wyciąłem oparcie, czyli tutaj zrobiłem lekki pochyły, bo kolega chciał, żeby było to proste, także więc oparcie zaczyna się dokładnie po 50 cm, czyli w połowie drogi. Lekko zacinam, u góry mam, no biedroneczka mi się ustawiła, 2,5 cm, czyli 7,5 cm u góry wycięte po skosie. Następnie zwykła noga przednia, a także jest podłokietnik. Tutaj już nie zabierałem się za wycinę, za szlifowanie tego napisu, po prostu przyjechałem na pilę, ściąłem tylko lekki pasek, następnie wszystko zeszlifowałem, wyrównałem, jednak jest szybciej to się robi, no i jest o wiele łatwiej. Tak więc już mam zrobione nogi, podłokietnik i przednią nogę. Teraz zbijemy to wszystko w całość. Zaczniemy od przykręcenia boków. Wybieramy oczywiście te strony, gdzie są wkręty, tak żeby je schować. One pójdą od tej strony, także od dołu czy od góry. Po prostu nie będzie widać, że skręcaliśmy to w całość, tak? Dystans pomiędzy spodem sądzę, że dam około, nie wiem, 7 cm powiedzmy. Tak. Tak i będzie spoko. Od ziemi. 7 cm, o ile się nie mylę. Dla pewności sprawdzę. Tak. Czyli wysokość na razie siedzisko mamy na 42. Z tym, że trzeba doliczyć jeszcze klapę, czyli klapę, na którą będziemy siedzieć i zamykać tą całą skrzynię. Czyli mam nadzieję, że mieści się w granicach 47 cm. Dobra, no i tutaj to samo pewnie będzie, ale tylko na lekko przymierzymy, żeby to wizualnie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, wstępnie powiedzmy, że tak to wygląda. I teraz tak, jak przykręcimy ten cały nasz bok? Przykręcimy nasz bok oczywiście za pomocą niewidocznych połączeń, czyli od środka nawiercimy otwory. Nie będziemy tam żałować, jeśli chodzi o to, żałować, po prostu przykręcimy dwa tu, dwa tu, dwa tu, dwa tu i myślę, że na czterech wkrętach myślę, że to powinno się dobrze trzymać. Dobra, zabieramy się do dzieła. Miały być cztery otwory, ale postanowiłem zrobić 5. No a ten piąty to miała być taka gwarancja, że element zostanie już dociśnięty maksymalnie. Nie posiadamy żadnych ścisków powyżej 70 cm, a potrzebowałbym minimum chyba 130, aby te elementy docisnąć. Sądzę, że te 5 to taka, no, takie zabezpieczenie, można powiedzieć, tak? No, tutaj akurat nie żałujemy także kleju, sprawdzamy dystans,
kleimy, dajemy kolejne wkręty, ciągle sprawdzając, czy są dobrze dociągnięte. No nie ukrywam, ręczne dociskanie takich elementów i przykręceniu tych właśnie 20 wkrętów, no to jest dość spory wysiłek. No ręce trochę bolą, no ale trzeba jakoś sobie radzić, oczywiście, tak? No. Tu także kleimy. No i zostaje nam ostatnia w sumie deska. Tak, kleju nie żałujemy. Dajemy, co tak pewnie. Ostatni element. Tutaj chciałem od razu także powiedzieć, że podłogę w takiej skrzyni robimy na sam koniec, bo będziemy potrzebowali potem dostęp do klapy w wymierzeniu, gdzie się kończy, gdzie dać wzmocnienia, przy kręceniu jeszcze tylniej deski do wzmocnienia, także podłogę robimy na samym końcu. No i mam okazję wykorzystać maszynę. Rzadko jej używam, ale jak jest potrzebna, to robi swoją robotę. Nie da się tego ukryć. Jedynym minusem to jest dostęp do tej maszyny. Jak widzicie, rzadko ją używam, dlatego jest ona praktycznie zagracona. Tutaj za pomocą taśmy sklejam dwa elementy i staram się, aby te dwa elementy były wyślizgowane i miały wszystkie krawędzie, jak i cały kształt równy, taki sam. Także szlifujemy, wygładzamy, tak aby efekt był zadowalający. Następnie te dwa podłokietniki przyklejamy razem z kołeczkami. Z góry dajemy dwa wkręty, od tyłu dajemy dwa wkręty, następnie wszystko maskujemy kołeczkami i konstrukcja jest już teraz stabilna. Teraz zabierzemy się za zrobienie podłogi w naszej skrzyni. Do tego użyjemy listewki. Najpierw ją przykleimy. Dobra. Wziąłem sobie tutaj na bile taśmowej takie małe zaokrąglenie. To podłużyłem na koszadą za pomocą frezareczki. Wyznaczamy sobie jedną linię ołówkiem, tak aby nawiercić w takim miejscu. Teraz przymocujemy kantóweczkę do tylnej części naszej skrzyni. To będzie takie wzmocnienie do siedziska. Tutaj będą przykręcone zawiasy do klapy. Jakby nie patrzeć, to także jest część tego siedziska i także częściowo będziemy siedzieć na tym elemencie. Także wzmacniamy jak możemy klej i wkręty. Od dołu jeszcze takie przyklejamy
i przykręcamy trójkąciki, także no, żeby było stabilne oczywiście, tak. Następnie przykręcimy i przykleimy, czyli przybijemy do tego deskę, tak aby wyrównać poziom z naszą klapą. Ściskamy i zostawiamy do wyschnięcia. Teraz zabierzemy się za zbudowanie siedziska. Z początku miały być tylko dwie deski, ale w sklepie widziałem deski takie szerokie, 23 cm, które już były wygięte, także nie chciałem ryzykować. Wziąłem węższe, one mają 14,5 cm. Do tego daję teraz, jak widzicie, dwa wzmocnienia od dołu. Przykręcam je wkrętami od góry i od dołu. Następnie wszystko maskuję kołkami od góry, tak aby potem nie haczyły, a także żeby nie było tych właśnie wkrętów widać. Wyfrezowałem sobie miejsce na zawias, tak jak tutaj. Znaczy to będzie, o tak. Tak to będzie. To samo będzie tutaj. Także najpierw przykręcę zawiasy do klapy, a następnie przykręcę to do tego. I efekt zobaczycie. Dobra, zawiasy przykręcone. Efekt końcowy w sumie wygląda tak. Jeszcze chciałem powiedzieć, że naciąłem tutaj wzdłuż na pile. No kurde, no dobra, może to nie jest dobre cięcie, no ale nie wszystko się udaje, to trzeba wybaczyć. Naciąłem właśnie tą krawędź tak, że jak będzie woda tutaj spływać, żeby nie wpływała do środka, tylko po prostu się już tu skreplała przed tym. No, tak to wygląda efekt końcowy tej oto pierwszej ławki. Mamy także już i nowe logo umieszczone. Także gotowa do malowania. Teraz tylko muszę wyszlifować drugą ławkę. Klapa już jest tutaj gotowa. Trzeba tylko ją nałożyć i tyle. No jest godzina już, dochodzi druga w nocy, także czas i spać. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, a teraz na szybkiego w skrócie Wam opowiem coś o tej ławce. Pierwsze, z czego została ona zbudowana, ile czasu poświęciłem na zbudowanie tej ławki i ile ona kosztowała. Tak więc zaczynamy od pierwszego podpunktu. Ławka została zbudowana z dwóch rodzajów kantóweczek. Kantóweczka 9,5 cm, posłużyła mi nogi, oparcie, podłokietnik. Węższa kantóweczka 7 cm posłużyła mi za ramy boków ściany. Do tego deseczki na oparcie, o ile się nie mylę, one miały 9,5 cm także, a siedzisko 14,5, a co zostało, obiłem boki skrzynki. Czas pracy przy takiej doniczce to około, powiedzmy, 20 godzin. Niestety tak się złożyło, że popełniłem parę błędów i musiałem zrobić drugą ławkę. Tak więc, gdy jeden element się kleił, zajmowałem się drugą. Być może czas będzie dłuższy, ale efekt jaki jest, mam nadzieję, że się Wam podoba. Koszty takiej ławki to jest drewno około 80, powiedzmy 80-90 euro. Nie liczę cen, nie wliczam tego wkrętów, gdzie poszło tego dość sporo, gwoździ, zawiasy, membrana, kołki, no i kleju. Kleju, gdzie poszło tego no, praktycznie sporo, dałem wszędzie, gdzie mogłem. Także konstrukcja jest solidna i wytrzymała. Do tego muszę Wam powiedzieć, że no sądzę, że jest zbudowane konkretnie. Tutaj chciałem tylko wspomnieć, już pajączek się zapodział. Chciałem powiedzieć, że wykonałem tutaj pod klapą nacięcie, które służy będzie, gdy deszcz będzie padał. Woda się będzie tutaj spływać i na tej szczelinie zatrzymywać, także więc taki mały dodatek do tej, gratis oczywiście, żeby nie było. No i co?
Mam nadzieję, że film, jak i ławka Wam się spodobała. Jeśli macie jakieś pytania lub sugestie co do projektu, z chęcią wysłuchałbym. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie na ten temat, co sądzicie na temat tego mikrofonu, ponieważ już mam go wszędzie i co róż mam jakieś szelesty, szumy, czy mam to go trzymać na statywie. Kurczę, no ja już nie wiem, czy nie lepiej być używać tych słuchawek, czy lepiej tego mikrofonu, który tu właśnie posiadam. Tak więc jeśli macie jakieś sugestie, propozycje, z chęcią napiszcie w komentarzu. I tak jak zawsze na sam koniec, napiszcie co sądzicie na ten film, na filmie. Dajcie lajka i subskrybujcie. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Cześć. No, a teraz się napiję wreszcie mojej kawy, kurde. Thank you.